armia chilijska, jedna z najlepiej wyposażonych i wyszkolonych w Ameryce Łacińskiej. Nie będzie to jednak film o wojsku, ale o tym, jak armia złamała swoją powinność wierności wobec narodu. Ta armia zdławiła własny naród. Chile. Kraj wtopiony w kontynent, na którym skrajna prawica pod czujnym okiem światowego imperializmu sprawuje rządy w wielu regionach. Na tym kontynencie już od dawna ulubionym środkiem usuwania niewygodnych rządów są zamachy wojskowe. Przypomnijmy, Gwatemala 1954, później Brazylia, Dominikana w 1965, następnie Boliwia i Ekwador w 1972. Nadszedł rok 1973. Imperializm postanowił dla zastraszenia kontynentu latynoamerykańskiego użyć Chile. W naszym filmie opowiemy o współczesnej tragedii narodu tego malowniczego kraju. Do chwili przejęcia władzy przez rząd prezydenta Allende po 100 tysięcy hektarów liczyły latyfundia, prawdziwe bastiony średniowiecza. Oligarchia obszarnicza twardo stała na straży swoich interesów, ani piędzi ziemi w ręce najbardziej jej potrzebujących. Oni mogli tylko ciężko harować na pańskim lub za minimalne sumy sprzedawać na jarmarku wytwory własnych rąk. Paradoks. Kraj o rozległych połaciach ziemi uprawnej nie potrafił pokryć krajowego zapotrzebowania na zboże. Pałacyki i wille obszarników w oceanie zacofania i nędzy. Nowoczesne budownictwo kryło również średniowieczne poglądy i drapieżną wolę walki ze wszystkim, co przynosiło powiew wyzwolenia społecznego. Tę wolę wpajano synom obszarników i burżuazji, którzy stanowią podstawowy trzon chilijskiego korpusu oficerskiego. Współczesny kształt armia chilijska zawdzięcza niemieckim doradcom wojskowym. Nietrudno dostrzec podobieństwo hełmów i mundurów oraz wojskowego drylu do hitlerowskiego Wehrmachtu. Chile jest drugim na świecie producentem miedzi. Kraj przebogaty w zasoby naturalne. Chce się powiedzieć kraj mlekiem i miodem płynący. O ironio. Walka toczy się o pół litra mleka dziennie dla każdego dziecka. Tak brzmiało płomienne i ludzkie hasło prezydenta Salvadora Allende, gdy na czele rządu jedności ludowej stawał do programu reform. Za to, co towarzystwa zagraniczne zabierają nam w ciągu 3 dni, dzieci chilijskie mogłyby się kąpać w mleku przez cały rok. To są również słowa Allende. Na jego wniosek parlament nacjonalizował miedź i inne bogactwa naturalne. Prezydent Allende na sesji ONZ w Nowym Jorku proklamował emancypację Chile spod kontroli międzynarodowych kampanii. Na światowych rynkach rozpoczęto bojkot chilijskiej saletry i miedzi. Sztucznie obniżano jej ceny. Wprowadzono blokadę gospodarczą kraju. W dniu jego największego sukcesu na socjalistę Salvadora Allende imperializm wydał wyrok śmierci. Sztab generalny armii chilijskiej, to ci oficerowie, postanowili zabić socjalizm w własnym kraju. Właściwi autorzy krwawego przewrotu, realizatorzy filmu, wykonali te zdjęcia na krótko przed generalską rebelią. Chilijskie siły zbrojne są nie tylko ostoją reakcji, ale stały się bezpośrednim narzędziem represji wymierzonych przeciwko własnemu narodowi. Armia chilijska obok brazylijskiej reprezentuje najpoważniejszą siłę bojową w Ameryce Łacińskiej. Jej budżet wojskowy należy do najwyższych na zielonym kontynencie. Najbardziej wierne generalskiej huncie to między innymi te oddziały, których ćwiczenia widzimy. W tej samej górskiej czy pustynnej scenerii, która stanowi tło dla działań, oficerowie dowodzący tymi ćwiczeniami zakładali później obozy koncentracyjne i więzienia. Oto co na temat późniejszych wydarzeń w Chile napisał New Statesman. Plan został opracowany z zimną krwią jako zwykła operacja wojskowa. Spłodziły go głębsze przyczyny polityki światowej. Ze strony północnoamerykańskiej uruchomiono agencje wywiadowcze pod politycznym kierownictwem CIA i Narodowej Rady Bezpieczeństwa. Prawica w Brazylii i Urugwaju już czekała na przewrót w Chile.
1 maja 1973 roku. Santiago de Chile. Na trybunie Salvador Allende. Od tej chwili będzie żył jeszcze 4 miesiące. Przed nim i Luisem Corvalanem, sekretarzem generalnym Komunistycznej Partii Chile, przemaszerowało wówczas 1 000 000 ludzi. Manifestacja na rzecz Unidad Popular. Niech żyje rząd ludu, rząd prezydenta Allende. Od chłopów i robotników, aż po pisarzy, artystów i studentów manifestowano poparcie dla legalnej władzy Allende. Front Jedności Ludu nie zdołał w porę przekształcić siły potężnych mas swoich zwolenników w jednolity nurt. To później ułatwiło zadanie spiskowcom. W sztabie generalnym rozkazy już wydane, ale jeszcze palce nie spoczęły na spustach pistoletów. Pałac prezydencki La Moneda. Tak wyglądał przed atakiem bomb i rakiet. Każdej niedzieli odbywała się tam uroczysta zmiana wart. Dobrze wymusztrowani, eleganccy. Co myśleli? Co już wiedzieli wtedy? Prawie 1/3 Chilijczyków mieszka w stolicy kraju, Santiago. Jeszcze królują na pryncypalnych ulicach dziewczęta, ale już nadciągały wydarzenia, które miały zgasić radość i pogodę stołecznej ulicy. Chilijski Uniwersytet. To warto zapamiętać. Gdy armia uderzyła w naród, pierwszy atak skierowano w młodzież. To już były ostatnie ostrzeżenia dla rządu jedności ludowej. Na ulicach Santiago pojawiły się bojówki spod znaku czarnego pająka. Prawicowymi i nacjonalistycznymi hasłami otumaniano młodzież. Organizacja Ojczyzna i Wolność zaczęła siać terror. Ci fanatycy mordowali robotników i studentów. Przygotowywali się do zbrojnej rozprawy z ludowym rządem. Ten posępny czarny pająk zastąpił faszystom chilijskim hitlerowską swastykę. Przypatrzcie się tym twarzom, mundurom, odznakom. Były one zapowiedzią tego, co nastąpiło w Chile w tragicznym wrześniu 1973 roku. Bojówkarze faszystowscy wraz z agentami centrali wywiadowczej CIA organizowali dzikie strajki właścicieli ciężarówek, dezorganizowali zaopatrzenie, żerowali na szalejącej inflacji. O świcie 11 września 1973 roku zbuntowane jednostki pancerne otoczyły pałac prezydenta La Moneda w Santiago. Prezydent Allende do ostatnich chwil swego życia mężnie bronił demokratycznych instytucji Chile. Nawet bomby i rakiety lotnictwa, które obróciły pałac La Moneda w gruzy, nie załamały jego ducha oporu. Zginął przeszyty serią z pistoletu maszynowego na posterunku w obronie praw narodu chilijskiego. Junta wojskowa, która bezprawnie przejęła władzę, rozpoczęła system masowych represji, żywcem wyjęty z hitlerowskich wzorów. Z ostatnich doniesień wiemy, że jednym z organizatorów neofaszystowskiej policji w Chile jest najbliższy współpracownik Himmlera, SS Standartenführer Walter Rauf. Jeden z tych, którzy kierowali eksterminacją narodu polskiego. Człowiek odpowiedzialny za skonstruowanie samochodów do mordowania ludzi gazem. Fanatycznie nienawidzący postępu i demokracji generałowie ogłosili się władcami Chile. Szef junty, generał Augustyn Pinochet, typowy wychowanek pruskich instruktorów, oświadczył, że wypowiada wojnę własnemu społeczeństwu. Na mocy jego dekretu rozwiązano parlament. Zawieszono działalność partii politycznych. Wprowadzono na stałe stan wojenny w całym Chile. Gdy żołnierze i niektórzy dowódcy wierni prawowitej władzy usiłowali stawić opór buntownikom, spadły na nich prześladowania. Tortury i fizyczna likwidacja są na porządku dziennym. Jak
Jakże wymowny jest ten gest wzniesionych dłoni. Przewodniczący Episkopatu Chilijskiego, kardynał Henrique Silva, zaraz po zamachu stanu nie odmówił huncie uroczystego Te Deum w stołecznej katedrze. Wśród oficjeli generał Pinochet, szef hunty, oraz generał Beaza, szef tajnej policji. Później jednak, kiedy kardynał Silva przekonał się naocznie, jakiej sprawie służyło jego błogosławieństwo, wraz z innymi biskupami odsunął się od faszystowskich rządów. Ulice Santiago wyglądają dziś tak samo jak ulice innych miast. Terror i represje jak koszmar naszej okupacji. Międzynarodowa Komisja do Badania Zbrodni Chilijskiej Hunty na swoim pierwszym posiedzeniu w Helsinkach zakomunikowała. Na rozkaz hunty Indian Mapuchów poddaje się eksterminacji fizycznej. Wojsko pali budynki i szkoły wzniesione za czasów Unidad Popular. Oblicza się, że od chwili rebelii z rąk hunty zginęło co najmniej 80 tysięcy osób. Władza w mieście należy do patroli wojskowych, węszących wszędzie wrogów. Fala protestów przeciwko faszystowskiej huncie wstrząsnęła narodami świata. Protesty w Związku Radzieckim. W Peru, we Włoszech, w Polsce, w Bułgarii, we wszystkich krajach europejskich, w wielu krajach Ameryki Łacińskiej. Przeciwko zbrodniom chilijskich faszystów protestuje cały świat. Czarna noc faszyzmu ogarnęła Chile. Na ulicznych stosach płoną książki. Wśród nich wiersze genialnego poety chilijczyka Pablo Nerudy. Ale oprawcy nie wiedzą, że poezji nie można zniszczyć. Jest nieśmiertelna. Oni narodzą się wtedy, gdy pięść pol na drwalów umarłych i górników odda swoje życie zwielokrotnione dla oczyszczenia katedry barokowej, da ziarno skłócone i włókno, które jak sieć oplotło nasze chciwe równiny. Oni dotkną piekła, czyli przeszłości naszej, która zniszczyła diamenty, obronią zbożowe światy swojej pieśni, która wyrasta na drzewie męczeństwa. Thank you.